Ja rozumiem, że zarząd województwa doskonale wie, jakie są zobowiązania w tym szpitalu i jakimi dokumentami dysponuje, więc on może sobie w pewnym sensie antycypować, co będzie w przyszłości, jeżeli zna ustawę i wie, za co możemy te pieniądze przekazać, na jakiej podstawie, jakie to są zobowiązania, czy one się wpisują w tę ustawę, no to mogą sobie policzyć. My możemy dopiero do tego podejść wtedy, kiedy składa ktoś do nas oficjalny wniosek. Ja rozumiem, że ten wniosek oficjalny musi być złożony post factum, kiedy już jest decyzja o przekształceniu, więc to pewne kroki musiały być. Myśmy rozmawiali z przedstawicielami z Lubuskiego kilkakrotnie i to nie są rozmowy kończące, bo one kończące będą wtedy, kiedy będzie podpisana przez ministra umowa. Natomiast ja nie jestem w stanie potwierdzić tych 150 milionów z prostej przyczyny. My tych dokumentów nie mamy. Ma je tylko na razie Zarząd Województwa i Dyrekcja Szpitala. Rozumiem, że znając ustawę i wiedząc, co w tej ustawie jest zapisane, byli w stanie sobie policzyć, że to jest około 150 milionów. Jeżeli będzie to spełniało rzeczywiście ustawę, to będzie 150 milionów. Bo tutaj jak gdyby minister nie ma też nawet ruchu. Będzie dokładnie tyle, ile w dokumentach będzie przedstawione ze strony samorządu. Gwarancji nie ma, bo gwarancja, tak naprawdę ostateczną gwarancją będzie podpis na umowie między ministrem a marszałkiem, kiedy będzie dokładnie sprawdzony i zweryfikowany każdy dokument. Ja dlatego nie chcę dzisiaj twardo zapowiadać, że to będzie taka czy inna kwota, ponieważ w ministerstwie nie ma tych dokumentów. Jest poza jednym pismem, już takim oficjalnym, które przyszło po podjęciu uchwały o przekształceniu, że to będzie około 150 milionów złotych potrzebne do oddłużenia. Rzeczywiście jest tak, że jest 600 milionów złotych w tej rezerwie. I to byłoby skonsumowanie 1/4, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to jeden z najtrudniejszych przypadków w Polsce z największym bagażem i rzeczywistym problemem. Takich szpitali jak Gorzów chyba już więcej nie ma, więc ja też nie zakładam, że będzie kilka takich wniosków i całą rezerwę się wykorzysta, ponieważ średnio to jest kilkanaście milionów złotych, które wspieramy poszczególne samorządy, więc takiego ryzyka nie ma. Co do dostępności. Za dostępność czy za pilnowanie tego, żeby pacjenci mieli dostęp do poszczególnych badań czy poszczególnych procedur medycznych, odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia, kontraktując to. I kontrakty, które dostaje ten szpital, będzie dostawał takie, jak dostaje szpital SPZOS, czy będzie spółką. Natomiast w przypadku, kiedy byłaby upadłość, to oczywiście odpowiedzialność jest właściciela i marszałka. Dlatego być może marszałek nie chce przekazywać majątku, żeby mieć możliwość też ruchu w przyszłości. Takie możliwości też są. Pewnie wszystkie możliwe scenariusze każdy odpowiedzialny menadżer musi brać pod uwagę. To nie jest nic nagannego, raczej to dobrze świadczy o tym, że przewiduje się różne możliwe scenariusze, ale ja bym się tak dzisiaj tym nie obawiał, jeżeli będzie dobry plan naprawczy, wprowadzony dobry plan naprawczy, oddłużony ten szpital, to ja myślę, że szpital w Gorzowie z taką tradycją i z taką historią będzie sobie dobrze radził w przyszłości. Z takim garbem finansowym, z takim długiem, on na pewno nie będzie w stanie wyjść na prostą, bo koszty finansowe go przytłaczają i nigdy nie będzie w stanie żaden program naprawczy wprowadzić na tyle dobrych rozwiązań, żeby wyprowadzić ten szpital na prostą, a rozumiem, oczekiwania w Gorzowie i w całym Lubuskim są takie, żeby to był szpital, z którym można się będzie chwalić, a nie cały czas być pokazywanym jako ten najgorszy zadłużenie w Polsce. Dziękuję.